Dzisiaj gościmy pana Jarosława Boberka, dubbingowca i nie tylko, bo aktora również. Mam takie pytanie. Jak to jest w ogóle z tym dubbingiem? Jaka była pana najciekawsza rola? Dzień dobry. Tak uściślając, dubbingowiec to też jest aktor. To nie jest dubbingowca i aktora. Po prostu jestem aktorem. I pracuję i w radiu, i w telewizji, i w filmie, i w dubbingu. No więc to tak tytułem wytłumaczenia się. Jakie było pytanie, przepraszam? Jaka najciekawsza rola była pana? Najciekawsza moja rola? Tak. Okej. Moja najciekawsza rola? Nie wiem, prawdę powiedziawszy, nie wiem. Nie prowadzę takiego rankingu. Najciekawsza. Pewnie jakbyś, nie wiem, usiadł w bujanym fotelu, zapalił fajkę i zaczął dumać i analizować, to może coś by takiego do mnie przyszło i miałbym taką listę swoich ulubionych, najlepszych, najciekawszych. Ale tak naprawdę to najciekawsza to jest właśnie ta, która jest aktualna, no, która jest na tapecie, którą się aktualnie zajmuję. No bo to mi spędza sens powiek, to temu poświęcam swoją energię. No, to jest najważniejsze. I jakby to jest tu i teraz, a to co było, no to było. No, to gdzieś tam jest zanotowane, zapisane, można w każdej chwili do tego wrócić, ale to nie, no idziemy do przodu, no nie wiem, no to nie myślę o tym. Wspomniał pan, że dubbing to jest aktorstwo, więc pojawia się pytanie, czy ktoś, kto chce się zajmować dubbingiem, musi być koniecznie aktorem, mieć skończone studia w tym? Nie, nie musi. No tak samo jak nie musi mieć skończonych studiów, żeby być aktorem w ogóle, jak uczy rzeczywistości. I w wielu wypadkach to świetnie, że tak jest. No bo bywało, że nie powiodły się egzaminy wstępne do szkół teatralnych, a upór sprawił, że ktoś jest w tym zawodzie. I słusznie, no choćby Daniel Lobryski, no. Więc nie trzeba być w szkole teatralnej, żeby uprawiać zawód aktora, nie trzeba być w szkole teatralnej, by pracować w dubbingu. Dubbing potrzebuje, podobnie jak, nie wiem, film czy teatr, też młodych odtwórców ról, a ci wiadomo, że nie skończyli żadnych szkół. I często bywa tak, że kiedy człowiek trafi do tej pracy, powiedzmy właśnie w dubbingu, rośnie, doskonali swoje umiejętności i już tam zostaje, bo bardzo mu się ta praca podoba i jest parę takich przykładów moich wspaniałych kolegów, którzy od wielu, wielu lat uprawiają zawód aktora właśnie w dubbingu, a zaczynali jako dzieci. No. Więc można. Co nie jest oczywiście, co nie jest łatwe. No właśnie, przyjmijmy, że któryś z naszych widzów chciał być kiedyś dubbingowcem, chciał podkładać głos do postaci z bajek. I co powinien zrobić, żeby te marzenia spełnić? No to może po prostu udać się do studia dźwiękowego, które zajmuje się dubbingiem, zostawić tam swoje jakieś demo. Bo bardzo często no, są potrzebne dzieci. Właściwie cały czas są potrzebne dzieci. A nie ukrywam, że nie jest z tym łatwo, no, żeby znaleźć dziecko, które potrafi ogarnąć ten cały świat nagrania, bo w uchu mamy oryginał, dźwięk, na ekranie jest obraz, przed nosem mamy tekst, więc wymagana jest też biegłość w czytaniu pisma. No i trzeba te wszystkie te światy ze sobą połączyć, no i jeszcze trzeba coś zagrać, więc łatwo nie jest, no, więc stąd też poszukiwania i próby odkrycia kolejnych nowych talentów, no, więc tak, no, to jest najprostsza droga, żeby zostawić jakiś swój ślad, wysłać sygnał, że się jest na świecie i wtedy jest ogromne prawdopodobieństwo, że takie studio zwróci się z prośbą o
próbne nagrania. A potem co dalej? To już czas pokaże. Dalej mogą być na przykład fani, którzy zaczepiają ludzi na ulicach. I czy panu ktoś złożył kiedyś jakąś bardzo nietypową propozycję nagrania jakiegoś tekstu, co pana zaszokowało wręcz? Chodzi o to, czy ktoś prywatnie mnie zaczepił, tak. Poprosił. Znaczy tak, to się zdarza. Na ogół się zdarza przy okazji jakichś prac w studiach nagraniowych, bo pan prezes ma urodziny, albo zmienia się pan prezes i na pożegnanie chcielibyśmy mu taką pocztówkę dźwiękową nagrać. Czy Jarku byłbyś skłonny to uczynić? No i raz mi się zdarzyła taka sytuacja, że przez teatr skontaktowali się ze mną ludzie, którzy chcieli swojemu przyjacielowi w dniu urodzin złożyć życzenia i zrobić prezent właśnie w takiej formie, że te życzenia złoży mu jego ulubiony bohater z serii animowanej Jamłasica i Krowa i Kurczak. O, no właśnie, czyli Czerwony. I to mnie strasznie wzruszyło w ogóle, że oni chcą przyjechać, bo oni byli z Gdyni, że się działa w Warszawie. I oni przyjechali specjalnie z Gdyni po to, bo ja się oczywiście zgodziłem, żeby dać mi do ręki telefon, żebym ja z nim chwilę porozmawiał, wsiedli w pociąg i wrócili. Mówię, ale oczywiście, zróbmy to, jesteście wariatami, więc wariatom trzeba sprzyjać. Więc świetne, świetne, to było świetne. I zabawna też jakby była sytuacja, bo historia zatoczyła koło. Mianowicie jak byłem gościem w studiu radiowym, to było... No nieistotne, co to było. W każdym razie no internauci też mogli zabierać głos w czasie tego naszego spotkania. I ja już chciałem opowiedzieć ich historię, że spotkałem takich świrów, że no, mieliśmy takie fantastyczne spotkanie. Już otwierałem usta, żeby o tym opowiedzieć, kiedy dziennikarz prowadzący to spotkanie właśnie przeczytał od nich bardzo obszernego maila. Mówi, że Jarek, muszę to przerwać, bo tu jest bardzo ciekawy mail do ciebie. No i to właśnie byli oni. Oni się znowu odezwali. No, więc zabawna sytuacja. No, znowu gdzieś tam nasze drogi się skrzyżowały. Czego panu mogę życzyć na najbliższe lata? Zdrowia i pomyślności. W tak specyficznym zawodzie. No, zdrowie jest potrzebne. No i pomyślność. No. I ciekawych ról przede wszystkim. No tak, no ale to jest właśnie ta pomyślność. Bo to jest pomyślność, to jest bardzo pojemne słowo, bo może ona wystąpić i w życiu prywatnym, osobistym, jak i zawodowym. No więc jeżeli jest pomyślnie, jeżeli... Bo to są takie wyświechtane słowa, nie? Takie tak. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ale to wszystko się zgadza, no. Bo człowiek, który ma szczęście, to spada na cztery łapy. To kiedy mu się coś pali, wali, to się jak mimo wszystko przekuwa na dobre. Zdrowie, no bez zdrowia w ogóle nie istniejemy, nie funkcjonujemy. No i pomyślność, no to się wszystko dobrze układa po naszej myśli, no. Więc tak, ja poproszę o takie życzenia. Pan zdrowie, szczęście i pomyślność ma? No, tfu, odpukać. Myślę, że tak. Na pewno. Jestem szczęśliwym człowiekiem. No to życzę tego samego jeszcze więcej. Bardzo dziękuję.